Czy wiecie, że większość wypadków, które zdarzają się na co dzień, przytrafia się w promieniu 5 km od miejsca zamieszkania danej osoby? Po ostatnim filmie, który nazywał się Symulator dziewczyny, bardzo dużo myślałem i doszedłem do pewnych wniosków. Wniosek pierwszy, szowinistyczny wniosek. Dziewczyny są przereklamowane. Wniosek drugi. Skoro większość wypadków zdarza się 5 km w promieniu od miejsca zamieszkania, to po co wychodzić z domu? Tak naprawdę zastanówcie się, co może nam zaoferować prawdziwa rzeczywistość. Mogą nas pobić, okraść, może nam coś spaść na głowę, może nas potrącić samochód, możemy się znaleźć w złym miejscu i w złym czasie. Także myślę, że przyszłość jest tu. Przyszłość jest w wirtualnej rzeczywistości i dzisiaj postaram się wam to udowodnić. Bo dzisiaj czeka nas nie byle jaki odcinek. Dzisiaj czeka nas odcinek, który będzie nazywać się, tak jak zresztą dobrze widzieliście, symulator macania japonki. Znowu szowinistycznie, ale spokojnie. To nie jest clickbait. To naprawdę będzie się działo, bo symulator dziewczyny, pierwszy odcinek, to był dopiero wstęp do tego, co będzie działo się dzisiaj. Także czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja, kiedy mężczyzna i kobieta, kiedy ich relacja się zawęża? Czy jesteście gotowi zobaczyć, co się wtedy dzieje? Powiem wam, że dla mnie też to będzie pierwszy raz. Także przeżyjemy to wspólnie i razem dowiemy się, jak to wszystko wygląda. Ja spokojnie. Ja się przygotowałem na to. Mam drogie perfumy, kosztowały 12 zł. Hannah Montana. Się spsikam. Oh, w końcu będzie moja druga randka w życiu. Także uwaga, dzisiaj symulator macania japonki. Brzmi super, nie? I też super będzie. Także uwaga, zaczynamy, jedziemy. Psz. Dobra, świetnie, jestem w wysokości krzesła. Patrzcie, to krzesło mi dosięga do głowy. Czy ja mogę to krzesło... Mogę krzesłem ruszać! Tak! To jest sukces! Ha, ha! Lepiej przygotuję krzesło bojowe. Ktoś do mnie puka. Czy ja mogę obronny wiatrak mieć? Obronny wiatrak? A! Złodziej! A. Czy... Czekajcie, skoro... po angielsku wiatrak to fan. Może ona na mnie poleci? Ej, czy mogłabyś podtrzymać moje krzesło? Bo troszeczkę mi przeszkadza. Dobrze, skupmy się. Hej. Czy ja jestem bardzo blisko was teraz? Tak. Ona się pyta, czy chciałbym jej pomóc z nauką? Chyba nie zdążyłem czytać, ale coś tam z jakąś książką. Ej, nie powiedziałem, że nie! Ej! Misiu, pysiu! Niechcący kiwnąłem głową. A, dobra, patrzcie, ona nie może dosięgnąć. Może chcesz krzesełko? Nie, bo ono ciągle wraca, no! Katastrofa, te japońskie meble, no. Fajnie, że wszystko samo się układa, ale chciałem pomóc! Dobra, mogę popatrzeć jej albo na biodra, albo u góry, więc... Czy jak tutaj podejdę, to ją tak podniosę? To jak na Titaniku! Czy to będzie piękne? Wow! Wow, 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 wow! Ej! Od razu? Od razu z takimi rzeczami? Na sam początek gry? Ja teraz mogę wybrać, co chcę... A mogę uciec, mogę drzwi. Nie, dobra, ja jestem... Okej, dobra, mogę wybrać, za co ją złapać. Czy ja podniosę ją tak, czy tak? No jak się podnosi chyba? Ale tam wtedy nie dosiadłem. Złapię ją za kolano i ją tak podyndam. Aha, ona mała skotki. Czekaj, możecie tak z... Oj. Chciałem ją tylko złapać, okej? Okay? Okej, chciałem ją tylko złapać, żeby jej pomóc. Dobra? O, nie, dobrze, spokojnie, bo mi kanał skasują. Jak Rafoniksowi. Dobra, no chcę cię podnieść! Czy ja cię mogę podnieść do góry? Czy mogę ci zabrać krzesełko? Ej, no ja chciałem ci pomóc, a nie maskota. Wow! 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 Co jest? Co jest? Co to jest za gra? Co to jest za gra? Ja pamiętam. Co to jest? Co to jest za książka? Halo, to jak chcecie czytać całą sagę Twilight za jednym posiedzeniem, to możecie sobie takie kupić. I czy to też wraca? A to? Co to są za książki? Ja stwierdziłem, że no co, będę zaczepiał dziewczynę tutaj, prawda? Wow. Poczytam se książki. Ale to jest bez sensu. I co ja mam zrobić? Dobrze, pokaż mi tam w skarbie, czego się uczysz.
Czego się uczysz, co? No przecież tutaj te napisy to nic nie widać, to są jakieś ślacki. Czego ty się uczysz? Tu udaje, że czytasz chyba. Halo? Puk, puk. Czy ktoś jest tam w tej głowie? Czy ktoś tam... Pusto! Uwaga, pusto! Środek głowy ci widać. Jej! Tak, na pewno. Ja nie mam pojęcia, co mi pokazujesz, ale będę kiwał głową, żeby... przejść do rzeczy, nie? No, ja mogę ci zaraz znowu przeszkadzać, tak? Mogę ci przeszkadzać... O! A czemu tam kropka jest? Dobra, wychodzimy stąd. Zróbmy coś ciekawego. No, uczenie się z książki, gdzie nawet nie da się nic przeczytać, nie jest ciekawe. Nie jest. Wow, czy w tej... Okej, okay, halo, YouTube. Mam propozycję. To, co właśnie widzieliście, uznajmy, że to był mikrofon, dobra? To był mikrofon. Dobra, uznajmy, że to jest mikrofon, okej? Okay? Ja się tego pozbędę, niech to tam leży. Nie, to się teleportuje. Czy w tej grze chodzi o to, żeby łaskotać ją? Dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zostawimy ją, niech grzecznie sobie śpi. Ja nie będę jej przeszkadzał, bo jestem grzecznym chłopakiem. Dzień dobry, pobudka, 6 rano, trzeba krowy wydoić, moja droga. Ale co ty robisz, brzuszki? Na takim miękkim materacu to powinno się robić na twardej powierzchni. Czy nie uczyli na WF-ie? Wow, zrobiłaś trzy brzuszki. Brawo, klask, klask. No normalnie, słuchajcie, Chodakowska. Kolejna Chodakowska. No jak ona to robi? Jak ona to robi? Wow, jakie obkręty! No teraz macie fitness z KKF-em, no. Wystarczy tutaj, prawda, poprzeciągać się, podnieść rączki do góry i już. 200 kalorii spalone. Jak ona to robi? I co ty masz z tym krzesłem? Ledwo wstałaś i poprzeciągałaś się, już musisz usiąść, co już nie wyrabiasz? Halo? Lecimy? Halo? Nie śpimy? A i w brzuchu jej burczy. O, znalazła coś do jedzenia. Co to będzie? Kebab? Czy to jest coś do jedzenia? To jest jakaś pałeczka. Przecież jest tyle pięknych rzeczy, które można jeść. Hot dogi, hamburgery, kebaby. A ty zabrać jakąś pałeczkę w czekoladzie? Serio? Takie rzeczy się je w Japonii? Co, a dla mnie? Nie podzielisz się? Wow. Wow. Wow, co ty chcesz, żebym ja to dziabnął? Moja droga. Please eat some. Dobrze, zjadam. Okej, słuchajcie, teraz nadszedł ten moment, że jesteśmy w miejscu, gdzie doświadczymy coś, czego nigdy w życiu nie doświadczę. Prawda? Tutaj nazwijmy ją. Nazwijmy ją Marlena. Marlena. Marlena siedzi z czekoladową pałeczką w ustach i chce, żebym ja to zjadł. A! Zjadłem! A! Głowę ci zeżrę. Ale widzieliście, miała zamknięte oczy, troszeczkę mi nie ufała, bała się, że jej odgryzę twarz. I prawie to zrobiłem, jakby się dało, to bym to pewnie zrobił, ale spokojnie, gram je, kontroluję. Mam swoje tutaj różne dzikie żądze na wodzy, na przykład rzucanie krzesłami. Teraz będziemy coś pili, no normalnie to jest, słuchajcie, symulator codziennych rzeczy. Pić, jeść, spać. Oho, ona mówi, że musi się przebrać, bo ten workout, który zrobiła, czyli te ćwiczenia brzuszki tutaj, sprawiły, że się spociła. Dobra, nie podglądam. Nie podglądam. Dobra, czy mogę się obkręcić? No oczywiście, że mogę. Jestem prawdziwym, prawilnym chłopakiem. Nie będę podglądał dziewczyny, która chce się przebrać. Wow, 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 dobra, ja nie podglądam. Ej, no czemu ekran mi zgasł? Halo? No przecież i tak bym nie podglądał, no nie ufacie mi. Czy oj, chyba ktoś się zaklinował. Trzeba było sobie, słuchaj, polskiego polara założyć, a nie jakieś uniformy. Czy mogę ci pomóc? No oczywiście, że mogę, no od tego jestem, no w rozpinaniu zaciętych zamków to jestem mistrzem. Jak byłem w podstawówce, to mi zawsze z plecaka robili kebab i musiałem szybko się nauczyć, jak je rozpinać, nie? Ej, okej, okay, może ja jestem dziwny? Albo może polskie dziewczyny są trochę dziwne? Ona przed chwilą chciała iść na zewnątrz, miała zmienić bluzkę, teraz mówi, że jej serce strasznie bije? I co ma robić? No dostajesz może zawału w takim młodym wieku, nie wiem ile tam masz lat, ale chyba niedużo. Chyba będzie trzeba zrobić zaraz masaż serca, resuscytacja pełną parą. Okej, okay. Co jest? Co jest? Hej, hej, hej! Czy ty sobie zakleiłaś usta, śmiej żalku, nie możesz otworzyć? Halo? Halo? Jejku, pocałowałem się z jakąś anime dziewczynką, a właściwie... Patrzcie, ja jej wsadzam głowę w głowę i jej się to podoba, a jak się tak przybliżam, to jej oko się robi jedno. Zeza robi, śmieszne to jest nawet takie, z humorkiem. Ej, słuchajcie, to było właściwie wszystko, ale tutaj cała rzecz się dzieje w tym pokoju?
No i wychodzi na to, że to wszystko, co ta gra ma nam do zaoferowania, także ja chyba wracam do głaskania swojego różowego jednorożca, a wy napiszcie w komentarzach, czy lepiej mieć dziewczynę w VR, czy w prawdziwym życiu. Bo mogę wam zdradzić jeden sekret, że do tej gry jest dodatek plus 18, który można pobrać osobno. Z oczywistych przyczyn nie mogę wam go na YouTubie pokazać, no, ale ja idę grać dalej. W ogóle czekajcie, że ta gra kosztowała 125 zł. 125 zł za takie coś, jak ten dodatek nie będzie dobry, to ja chyba wyjdę z domu. Chyba wyjdę z domu i nagram vloga. I pamiętajcie, że w kolejną sobotę znowu sobota z VR, także widzimy się. Wpadajcie, trzymajcie się, cześć i elo. Pa, pa, hej.